Yo, siemanko, ja jestem Benek witam Was w kolejnym Tech Newsie. I co tam powiecie na zmianę kadru? Kiedyś tak było. Nie wiem, OG widowie pamiętają kilka lat temu właśnie z takiego konta mocnego. Nagrywałem jeszcze w. Innym zupełnie studio. No ale dobra, dzisiaj powiemy sobie o dwóch newsach: o NVIDIA i o RTX 4060 i 60Ti, o Intelu i nowych procesorach, nowej podstawce i czy trzeba będzie nowego chłodzenia, bo to nie jest takie. Oczywiste, ale wcześniej powiem Wam jeszcze o tym, że ruszył nowy miesiąc i co miesiąc na naszym e, Discordzie Intelowym mamy pocztę sprzętową, gdzie ja trzymam sprzęty u siebie. W ogóle muszę Wam kiedyś nagrać film z tego, ile ja tutaj tego mam, trochę tego mam. Ja wrzucam listę i można sobie wybrać sprzęt do wypożyczenia. Tutaj rzućcie sobie okiem, można sobie wybrać sprzęt do wypożyczenia. I jest nawet cały komputer, który tam składało instalki e, i e, na Intelu jest talutki. W ogóle fajnie, fajnie zrobiony, bo biała graficzna Intela, y, taki nie widziałem. Szkoda, że w białej płyty głównej nie dobrali, byłby cały biały komputer, pierwszy raz bym taki widział, więc można wbić na tego y, y, Discorda Intelowego, wrzucam Wam link w opisie. I y, tutaj nie tylko ode mnie, ale też jest jeszcze Chip, jest jeszcze czuga, oni mają też swoje sprzęty, jakieś monitory, laptopy, płyty główne, karty graficzne, karty graficzne są też y, od Nvidia. Więc, więc można sobie taki sprzęcik wypożyczyć i potestować moim zdaniem super sprawa, jeżeli coś takiego by istniało jak ja zaczynałem swój kanał na YouTubie to to byłoby absolutnie jakieś moje marzenie, żeby mieć taką możliwość dostępu do sprzętu znaczy nie musicie zaczynać żadnej kariery na YouTubie, ale jak chcecie sobie potestować jakiś sprzęcik zastanawiacie się czy chcecie sobie jakiś kupić no to wydaje mi się, że, że lepszej opcji nie ma dobra, ale to już by było na Tyle. Pamiętajcie, link do Discorda i naszej poczty sprzętowej w opisie, a ja sobie cisnę Do newsów, do newsów o RTX 4060 i 60i, gdzie w Chinach donoszą, że Nvidia ma wstrzymać dostawy tychże kart graficznych. Co prawda brzmi to groźnie, ale tylko na dwa tygodnie, więc w sumie nie powinno być problemu z dostępnością, chociaż, chociaż. Jest tutaj akcja, ponieważ no absolutnie sprzedają się top te karty, wiecie, potaniały, teraz już naprawdę w takich kozackich promkach. W ogóle możemy sobie rzucić okiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek GPU jak w jakich promkach potrafią latać 4060 i 60 TI no 1200 4060 i 4060 ti 16-GB wersja, o moim zdaniem, dużo bardziej opłacalna w tej sytuacji 1900, więc. To są naprawdę spoko ceny do kompa za 3, no może nie za 3, ale za 4-5 tysięcy, za 3 tysiące do tej 40-60 to szybciej. Więc, więc nie dziwię się, że tak ludzie na potęgę kupują te karty. To już są prawie najpopularniejsze karty na Steamie, tylko 30-60 wyprzedza i. Dlaczego Nvidia, jak widzicie takiego newsa, że na przykład wstrzymuje dostawy, No, ja osobiście, jak zobaczyłem ten tytuł, Nvidia chce wstrzymać dostawę tekstów 40, 60 i 60 Ti. Tutaj, o, wam pokażę bardziej. To bym mówił, no kurde, ej, ej dlaczego? W sensie to są zawsze najpopularniejsze karty graficzne. One żyją najdłużej. E, pamiętacie nieszczęsne i całe szczęście, że już zniknęły gtx -y 16, 1650, 1660 było, chyba nie było, ale 1650, 1650 super, 1660 Ti, 1650 jaj, Cała ta seria, ona żyła, no absolutnie przeżyła gtx -y 2000, 3000 i dopiero później Udało się na zasłużony odpoczynek, tak. I te tanie karty żyją zawsze najdłużej, zawsze najdłużej są na rynku dla nich, zawsze jest najlepsza marża i zawsze najwięcej się ich sprzedaje. Najpopularniejsze karty na jest stąd. Byłem w absolutnym szoku, jak zobaczyłem ten tytuł, no ale całe szczęście po przeczytaniu wychodzi, że tylko na dwa tygodnie. W przeciwieństwie do RTX w serii 4090 które to już praktycznie na stałe znikają, no ale one doczekają się za niedługo zastępstwa. No chociaż czy tak ja wiem za niedługo styczeń, koniec stycznia, to to jeszcze trochę trzeba poczekać. No ale na zastępstwo 4060 i 60 TI, to mi się wydaje, że z rok jeszcze będziemy musieli poczekać, więc jeszcze długo te karty będą się sprzedawały. A teraz o chłodzeniach pod Intele. Czy pod nowe Intele, pod podstawkę LGA1851, bo nie zawsze to jakby wybrzmi, dużo osób czasami pyta, czy pod nowe Intele trzeba będzie nowych płyt głównych. No, oczywiście, że tak, w końcu to Intel, Intel do Intel Things, nie? A Intel nie był bez sobą, jakby co dwie generacje nie zmieniał płyty głównej. Tu i tak nieźle, bo tak naprawdę na Z690 mogliśmy wrzucić w sumie trzy generacje więc 12, 13 i 14. Więc no, powiedzmy, że trochę dłużej, ale już takie sytuacje miały miejsce w przeszłości bodajże chyba 8, 9, nie 10 nie mogła być na tej samej podstawce, już na innej. 10, 11 miała tą samą, 8 i 9 tą samą. Kurde, jak to było? Skylake i też miały tą samą, Tam? Gdzieś nie zmieniło się gniazdo, ale była zablokowana możliwość rzucenia procesora. Tak czy inaczej, no to jest moim zdaniem jedna z większych wad Intela, te nowe płyty główne co chwila, zwłaszcza w czasach, kiedy te płyty główne są de facto w cenie procesora albo nawet od niego droższe. Kiedyś, jak płyta główna była 1 trzecią i to taka topowa 1 trzecią ceny procesora. No to to nie było aż takie bolesne, zmiana tej płyty co, co generację procesora, ale teraz, no moim zdaniem, tutaj Intel mocno sobie strzela w kolano, chociaż może mają to w jakiś sposób policzone. Ja osobiście i tak wychodzę z założenia, że jak ktoś zmienia na przykład co 3, 4, 5 lat komputer, to już wtedy też dokupuje nową płytę główną. Tak, i tak było do niedawna, ale jak mówię, jeszcze, jeszcze bardziej będą te ceny rosły. To już fajnie, mając wypasioną płytę główną, jednak z jakiejś poprzedniej generacji, móc wrzucić na nią za 3 lata jakiś topowy, najnowszy procesor. Fajna opcja, jakby nie patrzeć. Na przykład pamiętając swoje, no ja akurat, ja akurat zmieniam płyty główne i zmieniałbym tak czy inaczej, chociaż uwielbiałem swojego Z490 Unify od MSI'a. Natomiast tam było mało dysków e, i e, to mi się podoba w nowych płytach głównych, że one coraz więcej dysków M2 obsługują. W związku z tym ja i tak z tego głównie powodu bym zmieniał te płyty główne. Ale poza tym, tak naprawdę, taki Unify, no to teraz spokojnie mógłby mi e, służyć, zwłaszcza, że wizualnie też już wtedy był kozakiem. Ale dobra, przejdźmy do tego chłodzenia. Czy będzie potrzebne nowe? Trochę straszą wszyscy z Derbauerem na czele, że rzekomo będzie trzeba nowe chłodzenie, bo. E, Hotspot, punkt, w którym e, tak naprawdę procesor się grzeje, jest przesunięty troszeczkę bardziej na południe niż do tej pory. Na północ. Południe? Czekajcie. Sof. Na południe. Na południe jest e, przesunięty. Tutaj to widać, e, jak on jest tutaj u dołu, gdzie w, 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 w poprzedniej generacji właśnie mieliśmy to w centrum. Tak teraz z racji budowy chipletowej będziemy mieli, a tutaj w ogóle to. Czekajcie, to jest w ogóle. Eee, to są AMD-ki, więc to i tak nie jest tak bardzo te Intele na południe. A tutaj mamy, i tutaj mamy tę serię. Bodajże, no faktycznie jest to trochę bardziej na południe, ale i tak nie tak bardzo na południe jak procesory AMD. One to w ogóle mają te rdzenie CCD bardzo mocno przy krawędzi IHS-a. No ale właśnie od tego mamy IHS-a i HS to jest Head Spreader, czyli rozpraszacz ciepła. On ma za zadanie rozproszyć ciepło. No i okej, okay, wiadomo, że jakieś tam lepsze warunki chłodzenia będziemy mogli osiągnąć, gdzie będziemy, kiedy będziemy mieli punkt styku, dopływu chłodnej cieczy, idealnie w tym samym miejscu ale to będzie, nie wiem, 2-3 stopnie max. To nie będzie jakiś game changer, jeżeli będziemy mieli w jakikolwiek sposób bardziej precyzyjnie przesunięty em, układ chłodzenia, takiego zwykłego IO. E, no bo jeżeli dochodzimy do jakiegoś custom loopa, gdzie tamto chłodzenie jest bardziej wydajne, no to faktycznie tam mogłoby być to, mógłby być to większy uzysk. Reasumując, Chłodzenia nie będzie trzeba zmieniać. Eee, może producenci będą projektować te procesory z e, takim już... z przepraszam, chłodzenia z takim mocniejszym fokusem na to, żeby się dobrze chłodziło właśnie e, konkretnie w tamtym miejscu, kolejne generacje, ale jak już ktoś ma obecnie w tym momencie chłodzenie, to wydaje mi się nie będzie najmniejszego, najmniejszej potrzeby, żeby to chłodzenie zmieniać. Zwłaszcza że ja szczerze mam nadzieję, że będzie chłodniej, że te procesory nie będą się tak grzały jak generacje dwie poprzednie, czy nawet trzy poprzednie. Trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że to jest ta jedna z tych rzeczy, które chciałbym, żeby się ziściła, bo przyznam szczerze, jak moja dwunasta generacja tutaj odpala sobie Civilization, które mocno siedzi na procesorze, to u. 5 sekund do setki. Może nie 3. 3 to bardziej w scenebenchu, ale 5. No ale fakt, faktem ja. I to nie wstydzę się tego powiedzieć, chociaż powinienem się wstydzić. Mam trochę już zapuszczony ten komputer, tam by się przydało wymienić pastę termoprzewodzącą i tak dalej. Nie ma czasu, nie ma czasu. Ja nawet nie mam czasu, mam, mam 96 GB pamięci RAM, dostałem od i nie mam czasu tego wrzucić. Muszę to w końcu wrzucić, ale też to są pamięci niebinarne, więc nie wiem czy będą działać na mojej z690. Nie wiem czy ona dostała update do obsługi pamięci niebinarnych. Wszystko niewinarne, nie? Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. E, miłego dziąka Wam życzę, chociaż już bardziej wieczoru pewnie jak to oglądacie nocy i tego dziąka, jeżeli to oglądacie na dzień następny, e, trzymajcie się cieplutko e, i byle do weekendu już tylko jeden dzień. Miłego, do zobaczenia. Cześć!